ale widzę posła Łopatę, który chce skierować pytanie w sprawie kontroli skarbowych do ministra finansów. Jest pan podsekretarz stanu. Bardzo proszę, panie pośle, o kierowanie pytań do pana ministra. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Pytanie, które sformułowałem w imieniu klubu, zostało przesłane w formule pisemnej, dotyczy konkretnej sprawy, konkretnej sytuacji, konkretnej firmie i za chwilę o tym parę zdań powiem, ale oczywiste jest, że to zagadnienie, ten problem, który tam wyłuszczyłem, jest jakby szerszy. O tym wielu obywateli mówi, czyli ten problem styku obywatel-państwo albo może bliżej firma-organ skarbowy. I nie ukrywam, że jest to spore niezadowolenie w tym obszarze, stąd też ta próba zmiany ordynacji podatkowej, dyskusja z pomysłem pana prezydenta, który to pytanie ma się sformułować wręcz w referendum. No bo coś na rzeczy jest, a to konkretna sprawa, konkretne pytanie, które przesłałem, dotyczy firmy Luxor, która skupowała, czy też może odbierała towar, jakim jest tytoń, susz tytoniowy. To jest duże dla lubelskiego problem, dlatego że to wartość towaru jest blisko 700 tysięcy złotych. Towar jest przesłany, a jak informacje do mnie docierają, urzędy skarbowe czy instytucje skarbowe poprzez prowadzenie kontroli, no jak niektórzy też tam mówią, przeciągające się kontroli, ja to tylko pytam, formułę pytania, bo tego nie wiem, czy terminy zostały przekładane, zwiększane, wydłużają termin prowadzenia tej kontroli, natomiast nie ma zwolnienia tego towaru jak gdyby i nie ma zapłaty dla dostawców, czyli dla rolników. To jest naprawdę duża kwestia, dlatego że zrzeszenie producentów tytoniu musiało zgodnie z przepisami prawa i VAT i inne podatki odprowadzić, natomiast rolnikom nie ma z czego zapłacić. I te pytania, które na piśmie przesłałem, formułuję też w tej chwili, czy prawdą jest, że organy skarbowe prowadzą wobec spółki Luxor kontrolę i jakie, jeśli takowe postępowanie jest prowadzone, jakie są w tej chwili czynności, ile to jeszcze może potrwać? Dziękuję. Dziękuję. Na zadawane przez posła pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Jacek Kapica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie, panowie posłowie, szanowny panie pośle, odnosząc się do pytań pana posła Jana Łopaty dotyczących prowadzonych kontroli skarbowych wobec lubelskich producentów tytoniu, pragnę poinformować, że takowe wobec lubelskich producentów tytoniu nie są prowadzone. Natomiast faktycznie są podejmowane działania organów administracji państwowej wobec spółki Luxor. Wobec spółki Luxor główne działania prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy w ramach śledztwa sygnowanego aktem 5 rzymskie DS 11/14 dotyczącego zorganizowanej przestępczości. Z dostępnych informacji wynika, że spółka mogła wprowadzić do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, nie dokonując ich opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług. Czynności procesowe prowadzi Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, placówka w Bydgoszczy. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej przy udziale funkcjonariuszy z Izby Celnej w Toruniu podjął czynności w spółce Luxor po zatrzymaniu samochodu ciężarowego z papierosami, których oznaczenia wskazywały na produkcję tych papierosów przez spółkę Luxor. Transport papierosów przewożono bez dokumentów obowiązujących przy tego typu przemieszczeniach wyrobów akcyzowych. Straż Graniczna oprócz zatrzymania i zajęcia wyrobów tytoniowych stwierdziła obecność nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców przy produkcji papierosów poza składem podatkowym. W ramach czynności procesowych do magazynu depozytowego Urzędu Celnego w Radomiu zostało przewiezionych około 13 milionów sztuk papierosów. Biorąc pod uwagę ilość zabezpieczonych wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego oraz liści tytoniu, czynności Straży Granicznej mogą potrwać, jak się ocenia, jeszcze około 3-4 miesięcy. Ponadto Straż Graniczna dokonała również zabezpieczenia znacznych kwot środków pieniężnych w gotówce. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w odniesieniu do organów nadzorowanych przez ministra finansów, czyli organów kontroli skarbowej i organów podatkowych, w tym przypadku dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie i naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu,
Informuję, że prowadzone są również działania w stosunku do spółki Luxor. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie na wniosek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzi od 27 marca 2015 roku w spółce Luxor postępowanie kontrolne w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT i podatku akcyzowego. Obecnie pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie prowadzący postępowanie kontrolne w spółce wystąpili do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy o przekazanie z akt śledztwa dokumentów zabezpieczonych w spółce celem wykorzystania ich w prowadzonych postępowaniach kontrolnych. Na obecnym etapie sprawy dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie nie występował z wnioskiem o zabezpieczenie na majątku podatnika przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, ani nie podejmował innych czynności mogących mieć wpływ na bieżącą sytuację finansową kontrolowanego podmiotu. Również naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu prowadzi w spółce Luxor od stycznia 2015 roku kontrolę podatkową w zakresie rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku akcyzowego od suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych za okres od września 2012 do marca 2015. Działania naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu nie powodowały utrudnień w działalności spółki. Działania kontrolne w okresie od stycznia do maja 2015 trwały zaledwie 5 dni. W związku z czynnościami kontrolnymi stwierdzono liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu składu podatkowego prowadzonego przez spółkę Luxor. Obecnie pozyskiwane są materiały dowodowe z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz w ramach pomocy prawnej z urzędów celnych na terenie kraju i z Centralnego Biura Łącznikowego dla Akcyzy. Przypuszczalny termin zakończenia kontroli podatkowej uzależniony jest od skali stwierdzonego stanu bądź nieprawidłowości terminu zebrania materiału dowodowego i jego obszerności. Pragnę poinformować, że na obecnym etapie naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu również nie dokonywał zabezpieczenia finansowego w ramach prowadzonej kontroli. Jednak mając na uwadze prowadzone przez spółkę Luxor działalności gospodarczej w sposób niezgodny z przepisami prawa podatkowego oraz udzielonym zezwoleniem, to jest prowadzenie produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym oraz sprzedaż suszu tytoniowego nieoznakowanego polskimi znakami akcyzy na terytorium kraju, naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu wydał w dniu 15 stycznia 2015 roku decyzję o wykreśleniu spółki z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz w dniu 27 maja 2015 roku cofnął spółce zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Decyzję naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu o wykreśleniu spółki Luxor z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych utrzyma w mocy dyrektor Izby Celnej w Warszawie, a postępowanie odwoławcze w zakresie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego toczy się obecnie przed dyrektorem jako organem drugiej instancji. Panie Marszałku, Państwo Posłowie, na zakończenie pragnę podkreślić, że działania organów służby celnej, organów kontroli skarbowej nie są skierowane przeciwko lubelskim producentom tytoniu, a mają na celu zapewnienie budżetowi państwa należnych wpływów od producentów wyrobów tytoniowych, takich jak spółka Luxor, i przeciwdziałanie nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Z pełnym zrozumieniem odnoszę się do troski pana posła o właściwe relacje między administracją a podatnikiem, ale w tym przypadku organy administracji, organy ścigania muszą wykonywać swoje czynności wobec istotnego podejrzenia popełnienia przestępstwa ujawnionego przez Straż Graniczną i nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy w ramach prowadzonego śledztwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Pan poseł chce dopytać. Proszę pozostać, panie ministrze. Wobec przedstawionych tutaj faktów w zasadzie pytań dodatkowych nie mam. Toczy się postępowanie i rozumiem. To też jedno z moich pytań, ale ja nie w żaden sposób nie formułowałem w stosunku do producentów tytoniu z lubelskiego. Ja tylko pytałem, czy ci dostawcy, bo pan minister zauważył, że nie są zabezpieczone na majątku, ale dostawcy nie otrzymali zapłaty za dostarczony towar i to jest bardziej przyczyną mojego pytania, choć oczywiście to tło relacji Urzędy Administracji Państwowej i firmy jest też jako posła w polu zainteresowania. Dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze. Panie marszałku, szanowny panie pośle, w sytuacji, w której środki pieniężne, które były przechowywane w spółce, zostały zabezpieczone w toku prowadzonego przez postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, oczywiście spółka Luxor nie może nimi dysponować, w związku z tym nie może realizować swoich zobowiązań. Natomiast w sytuacji takiej, decyzją kontrahentów w tej sytuacji bądź w każdej innej, kiedy nie zostało zabezpieczony majątek, jest złożenie roszczenia o wypłatę zobowiązania bądź
przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należnych płatności, ewentualnie również poprzez zajęcie majątku w postępowaniu cywilnym. No to już jest decyzja każdego kontrahenta, czy czeka na pieniądze, bo być może się one pojawią, czy też wiedząc, jaka jest sytuacja wokół tego kontrahenta, podejmuje decyzje mające na celu wyegzekwowanie środków finansowych, które są mu należne w postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu, które miałby prowadzić komornik. Z sam szacunkiem, jaka jest sytuacja, to dopiero teraz się dowiedzieliśmy, bo nikt jakby nie wiedział, jeśli można pana ministra o pisemną odpowiedź prosić. My pewnie takie postępowanie producenci uczynią. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.